Coraz więcej gmin, tych mniejszych i większych, ma dostęp do szybkiego internetu. We wszystkich z województwa świętokrzyskiego wybudowana została sieć światłowodowa, do której sukcesywnie przyłączane są gospodarstwa domowe. Każdy może sobie sam wybrać operatora i podpisać z nim umowę. Wciąż na mapie jest jednak wiele białych plam. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Niektórzy mieszkańcy świętokrzyskich gmin zadowoleni są z dotychczasowych usług, najczęściej mobilnych. To jest trochę tak jak próba przejechania się naprawdę super fajnym samochodem, albo nie super fajnym, ale naprawdę fajnym, podczas gdy jeździ się swoim samochodem, który się ma od lat, lubi się, on działa, jest w porządku, wozi tam, gdzie trzeba. Tylko że jak się przejedzie człowiek tym fajniejszym samochodem, to później nie chce z niego wysiąść. Bo się okazuje, że to doświadczenie jest zupełnie inne. Bardzo byśmy liczyli na to, żeby chociaż tego naszego światłowodu spróbować. O tym, jakie zmiany społeczne i cywilizacyjne niesie ze sobą dostęp do internetu światłowodowego, możemy dowiedzieć się z raportu Regiony Nexery, czyli badania, które skupia się na czterech regionach. Kujawach z Pomorzem i Mazowszem, Warmią i Mazurach, Łódzkim oraz Świętokrzyskim. Przedsięwzięcie to realizowane jest od 2019 roku. To jest barometr pokazujący nam, czy realizujemy naszą misję, którą jest zmiana poziomu życia czy jakości życia mieszkańców będących w zasięgu naszej sieci. To jest ambicja, którą postawiliśmy sobie na początku działania naszej firmy i patrzymy co roku, na ile skutecznie udaje nam się ją realizować. Dla właściciela sieci światłowodowej inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną to ważny element eliminacji cyfrowego podziału kraju. W październiku przyłącza światłowodowe firmy Nexera pojawiły się m.in. na ulicach Tomaszów, Ogrodowej i Pogodnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zachęcamy mieszkańców do tego, aby kontaktowali się z operatorami, którzy są naszymi partnerami. Kilkunastu operatorów na naszym multiświatłowodzie świadczy swoje usługi. Dowolność wyboru, dowolność ofert. Serdecznie zapraszamy. Można tych operatorów znaleźć na naszej stronie internetowej. Jest tam mapa interaktywna. Wpisujemy swój adres. Wiemy, kto może tam świadczyć usługę na naszym multiświatłowodzie. Internet jest obecnie nieodłączną częścią naszego życia, dlatego dostęp do nowoczesnej sieci światłowodowej to dla wielu mniejszych miejscowości często jedyna możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, zawodowym i obywatelskim.